okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Choć dzisiaj nie do końca będzie o tym. Zapraszam ja, Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Niestety, ale w tym tygodniu nie jestem w stanie nagrać kolejnego pełnometrażowego odcinka podcastu. Powód jest prozaiczny, po prostu brakuje mi czasu. Zbliża się bowiem webinar, który poprowadzę, a będzie to 5 lipca o godzinie 20:00 czasu polskiego. Totalnie na żywo, jak to webinar. Ogarniam teraz masę spraw, w tym obsługę narzędzi streamingowych oraz przygotowuję materiały, to znaczy prezentacje na ten właśnie webinar, a na nim w ciekawy sposób przedstawię całą koncepcję CSI, wywiadu bezpieczeństwa biznesu, czyli Corporate Security Intelligence, oraz skoncentruję się na kwestiach organizacyjnych i programowych pierwszej edycji kursu CCSIF Fundamentals, czyli podstawy. Kurs jest bowiem niemal ukończony, ale teraz to od zainteresowanych zależy jego ocena. A jak wiadomo, głosowanie portfelem to najwyższa forma uznania. Za nami już 30 czerwonych infografik prowadzących do tego kursu, a właściwie do webinaru, dostępnych oczywiście na Instagramie, Facebooku lub LinkedIn. Pozostało nam jeszcze 5. Jeszcze 5, z czego ostatnia pojawi się rano w dniu kursu, czyli w poniedziałek 5 lipca. Uzupełnieniem do tych infografik są kolejne odcinki Szpiegulajfa, w których znacznie szerzej omawiam to, co przedstawia czerwona infografika w danym dniu. Mówię rozważań, ale tak naprawdę mam na myśli mikrorozważania o tych mikrozagadnieniach, które są tematem poszczególnych infografik. A już od 6 lipca, czyli następnego dnia po webinarze, w Szpiegulajfie wracam do rozważań dotyczących SID, czyli Self Intelligence Development, czyli samorozwoju potencjału wywiadowczego. Chodzi o to, jak potencjał wywiadowczy wykorzystywać w życiu prywatnym. Nie znaczy to, że mikrorozważań o zagadnieniach CSI nie można wykorzystać w życiu prywatnym, ale sporo zapytań spłynęło do mnie na ten temat, czy SID będzie kontynuowany? I niniejszym potwierdzam, tak będzie. I nadal w formacie krótki odcinek, codziennie rano przez 7 dni w tygodniu. I myślę, że z konkretną infografiką, bo to się sprawdziło, ale w kolorze odmiennym. Myślę, że kolor pomarańczowy, taki energetyzujący, będzie dobrym wyborem. I ikonografiki w takim kolorze poświęcę właśnie kolejnym rozważaniom dotyczącym SID. Czyli każdego dnia pojawi się rano i pomarańczowa infografika i nowy odcinek Szpiegulajfa, czyli konkretna piguła informacyjna. Ja już polubiłem te nasze poranne spotkania, a ty? No, jeśli jakimś cudem jednak nie wiesz, o czym ja rozprawiam teraz, to zapraszam cię na YouTube'owy kanał szpiegul.pl, otwórz dowolny odcinek Szpiegulajfa i zobacz, o co kaman. Gwarantuję, że cię wciągnie. Jest tam bowiem masa materiału, o którym normalnie mowa jest w OSS typu Wabik. A skoro mowa o podcaście, to kolejny odcinek pełnometrażowy ukaże się w przyszłym tygodniu. Mówiąc szczerze, nie wiem, który rozgrzebanych scenariuszy zostanie uzupełniony, zresearchowany i wyszlifowany na tyle, by nagrać odcinek, ale chcę ci powiedzieć, że pamiętam, iż być może nawet ty czekasz na analizę działań wywiadowczych opisanych w Biblii. Ruszę także i to. Czy w następnym odcinku? No to tego dzisiaj, teraz, kiedy nagrywam, jeszcze nie wiem, ale ruszę. Natomiast samej pracy przedwojennej dwójki to nie będę zbytnio roztrząsał. Mamy bowiem przebogate, współczesne piśmiennictwo na ten temat. Ja tylko wyjaśnię parę kwestii i myślę, że pójdziemy dalej. Tym bardziej, że w naszym przypadku, w przypadku OSS, dalej oznacza również głębiej. Głębiej w historię szpiegostwa, aż do starożytności i... Tutaj kłaniają się również opowieści biblijne. Poza tym mnóstwo jest do opowiedzenia o współczesnych uwarunkowaniach wywiadu oraz szpiegostwa korporacyjnego, a także nowej fali polskiej powieści szpiegowskiej, która ma się nie tylko dobrze, ale coraz lepiej. Jest coraz bardziej popularna. Podsumowując, tematyki nam nie brakuje, dlatego zapraszam cię na dalsze audycje oraz na spotkanie live w ramach webinaru w dniu 5 lipca o godzinie 20:00 czasu polskiego. Czy będzie dostępny później? Nie wiem. To zależy m.in. od tego, czy ogarnę streaming wystarczająco poprawnie, by został on nagrany. Dlatego lepiej wziąć udział osobiście, gdy będę online.
5 lipca o godzinie 20:00 czasu polskiego. Zapisz to sobie. Jeśli chciałbyś się mnie o coś zapytać lub podzielić się jakimiś sugestiami, to pisz e-maila na adres kontakt@szpiegul.pl albo bezpośrednio w komentarzu na blogu lub pod tym odcinkiem na YouTube'owym kanale szpiegul.pl. Jak zawsze mam do Ciebie ogromną prośbę, choć zwiększoną. Polecaj ten podcast wszystkim swoim znajomym. Lajkuj na każdym koncie w mediach społecznościowych, komentuj, nawet jeśli brzmiałoby to jedynie może być albo świetnie, albo po prostu buźka, jakiś emotikonek. Chodzi o to, by te durnowate algorytmy zliczały popularność danego odcinka, a robią to licząc komentarze i lajki i pozwalają na większe zasięgi. A dzięki temu podcast ma szansę dotrzeć do tych wszystkich zainteresowanych, którzy jeszcze o nim nie wiedzą. I bardzo, ale to bardzo dziękuję za dotychczasowe takie działania, także z Twojej strony. Zapraszam Cię również na bloga i na wszystkie miejsca okołoblogowe, szczególnie Facebooka, Instagram i LinkedIn. I na dziś skończę. Do usłyszenia. Piotr Herman, szpiegul.pl, okiem służb specjalnych. Cześć!